Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z czwartej części Kingdom Rusha. No i cóż, bardzo wam dziękuję za przyjęcie poprzedniego materiału, gdzie to na chwilę obecną jest prawie 300 pozytywnych ocen. No i cóż moi drodzy, dzisiaj gramy nową bohaterką. O, tu widzę, że chyba... A nie, okej, to jest bohaterka za pieniążki. Myślałem, że odblokowałem jakąś tą bohaterkę, ale jednak nie. Gramy sobie nią, słuchajcie, trochę sobie już pograłem. Ona jest tak trochę łucznikiem, to jest taki asasyn, zabójca, tak? Czyli można atakować i z dystansu, i z bliska jakimiś sztyletami, z dystansu oczywiście łukiem. Tak jak widzicie, trochę nią pograłem. Mam czwarty poziom, nawet mam lepszy poziom niż na tym gladiatorze, miałem do tej pory. Jest świetna, naprawdę jest bardzo fajna, zaraz wam ją pokażę. Pokrótce omawiając jej umiejętności. Tutaj atakuje przeciwnika potężną trucizną, tak tłumacząc to słowo w słowo, mniej więcej, która zabija go w przeciągu kilku sekund. Nie wiem, czy w to warto inwestować, nie jestem do końca pewien, jak to realnie się przekłada na rozgrywkę, a że kosztuje 5 punktów, to chyba sobie na razie odpuścimy. To jest bardzo ciekawe i pod to chcę pójść. Onyksowe strzały. Strzela trzema strzałami w cel, które zadają od 20 do 30 magicznych obrażeń za strzałę, czyli jedna strzała ma szansę zadać między 20 a 30 obrażeniami. To sobie od razu wymaksujmy. Będziemy mieli między 36 a 54 obrażeniami. To jest całkiem spoko. Tutaj też mam mega fajną umiejętność, ponieważ powoduje, że ona, gdy atakuje przeciwnika, to obniża jego pancerz. Pod warunkiem, że, z tego co rozumiem, tutaj tak macie, breaks the armor of the target by 2 points, czyli obniża o 2 punkty pancerz celu. Za każdy ranged attack, czyli za każdy atak zasięgowy, czyli jak z bliska atakuje, to nie obniża pancerza, tylko jeżeli strzela z łuku, to jest istotne. Od razu kupuję to na maksa, czyli obniżam aż o 6 punktów pancerz. Tutaj ona tworzy jakąś tarczę, tego na razie zbytnio nie testowałem, która pochłania damage po prostu. Kiedy otrzyma jakiś atak, to tworzy jakąś tarczę czy coś takiego i to pochłania damage, ale to sobie najwyżej w praktyce sprawdzimy. I tu, tutaj Toxic Raina też sobie ulepszymy, jak on działa, to już wam pokażę w grze. Te tarcze na pewno przetestujemy, bo wydaje mi się, że po tej grze wbije piąty poziom, to wtedy sobie ją kupimy i zobaczymy na następnym odcinku, jak ta tarcza się sprawdza. Dzisiaj zależało mi na tym tylko, żeby tak pokrótce te umiejętności omówić. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, ale jakby każdy bohater ma taką swoją specjalną umiejętność. Pamiętacie te gobliny, które ja mogłem postawić, które rzucały włóczniami? To nie jest tak, że ja za każdym razem takie gobliny mogę stawiać, bo ja myślałem, że tak będzie. Tutaj widzicie, to jest to ulepszenie i ono jest u tego bohatera. U niej jest coś innego i u niej nie będę mógł stawiać tych goblinów, tylko będę mógł puścić tak zwany Toxic Rain. Jak to wygląda, zaraz wam pokażę. Zagrajmy mapkę. Dzisiaj, znaczy na tym filmie będzie prawdopodobnie jedna mapka. Tak, bo chciałem powiedzieć, że dzisiaj zagram jedną mapkę, ale ten film jest drugim w dniu dzisiejszym, więc nie. Przede wszystkim ona bardzo szybko się porusza. No i tak, zapomniałem znowu ustawić sobie, wiecie, na spacji na przykład, żeby mógł się nią poruszać. To było dużo prostsze. Przede wszystkim, jak ja to widzę, tu postawimy sobie baraki, bo będę mógł przerzucać wtedy jednostki z tej albo z tej strony. Będą po prostu mogły bronić i tej strony, więc to jest całkiem spoko sprawa. Tutaj widzę artylerię i tutaj również. Albo może tu bardziej tutaj. Ponieważ grałem już raz tę mapkę i wiem, że przeciwnicy będą wychodzili, że po prostu tu będzie wychodziła taka masówka przeciwników również, więc warto, zobaczcie co ona robi w tym momencie, bez problemu. I tak widzicie, nie mogę postawić goblinów z włóczniami, mogę natomiast użyć czegoś takiego jak Toxic Rain, co jest bardzo mocną umiejętnością, moim zdaniem to jest nawet lepsze. Okej, idą jednostki z pancerzem, czyli wiadomo, jest pewien problem, ale zobaczcie, że dla niej, przynajmniej tak długo jak atakuje z dystansu, więc ją trzeba trochę w miarę, tak wiecie, na bieżąco trzeba się ją starać odsuwać. To widzicie, nie jest to problem. Przynajmniej tak długo jak atakuje z dystansu. Dobrą strategią jest postawienie na przykład goblinów. Tak jak widzicie, one zawsze trochę wytrzymują. I po prostu wtedy dopiero zostawić ją bez... Wiecie, bez... zostawić ją z tyłu po prostu. I można być wtedy pewnym, że ona sobie na spokojnie poradzi tutaj z przeciwnikami. Okej, postawmy ją tu. To jest też fajne, że ona nie stoi bezczynnie, jak do niej strzelają z dystansu, tylko no też jakby strzela, tak, też to jest dystansowa jednostka, więc też super się sprawdza. No i dobra, zobaczmy jak działa Toxic Rain. Go trzeba rzucać trochę szybciej i zobaczcie, to jest takie, trochę takie fireballe tak naprawdę i to nawet działa bardzo podobnie, no tylko zatruwa jeszcze przeciwników, wiadomo, trochę efekt jest inny, tak. Trochę jest inny efekt, ale jeśli chodzi o damage, jakby jak najbardziej, jestem bardzo pozytywnie tutaj nastawiony. Okej, odpalę sobie od razu kolejną falę, to się może bardzo źle dla mnie skończyć, dlatego ja proponuję puścić tu Toxic Raina i zaraz potem zareagować puszczając tutaj Fireball'e.
Trochę dużo skilli zużyję, wiem o tym, ale wydaje mi się, że jakby jak najbardziej jest to w tej sytuacji uzasadnione. Tutaj postawię maga w tym miejscu. Okej, ukończyłem jakieś zadanie na zbudowanie masy wieżyczek. Okej, bardzo mnie to cieszy. Dobra, tu idą roboty. Roboty mają dużo pancerza i to trzeba wziąć pod uwagę, że dobrze by było, gdyby te roboty było w stanie coś zatrzymać. Najlepiej myślę, że baraki tutaj będą odpowiednim pomysłem, odpowiednim przedsięwzięciem. Tutaj raczej... Dobra, bardziej bym się bał tej strony właśnie. W sensie tej tutaj. Okej. Nie, no na razie nie widzę potrzeby, żeby tu cokolwiek zatruwać. Po prostu ich ulepszymy. I wtedy oni będą w stanie więcej wytrzymać. Okej, poleciała kolejna runda, zanim zdążyłem się tutaj zorientować. O, wait, bo tu może się okazać, że zaraz się zrobi nieprzyjemnie. Dobra. Robociki tam lecą, więc postaram się... Okej, i też latająca jednostka. Tutaj też chcę postawić maga, wiecie? Tutaj też bym chciał postawić maga. Bo tu będą szły jednostki, które mają... Będzie masówka przeciwników. Dużo będzie ich szło, ale również będą szły takie jednostki, które mają dużo pancerza, więc no jakby... Więc no jakby muszę gdzieś tam znaleźć złoty środek, tak? Okej, spróbujmy tak. W tym momencie tu zatrujemy. Muszę szybko pyk tutaj bohaterkę przemieścić. Super jest to, że porusza się bardzo szybko po mapie. Nie ma czegoś takiego, że wiecie, że muszę na nią czekać czy coś w tym stylu. Okej, bo boję się, że te robociki ich rozwalą, wiecie? Bo te robociki są dosyć mocne. O, widzicie? Pyk, rozwaliło go. Dobra, uciekam stąd. Bo tam też już zacząłem, lekko zostałem obity. Ulepszmy może tych, co? Żeby mieli więcej życia. Oni może na tych robocików, na te robociki nie są zbyt dobrzy, ale chodzi bardziej o to, żeby oni, wiecie, żeby oni tam tankowali, wytrzymywali po prostu jak najdłużej. To jest jakby myśl przewodnia tutaj w tym momencie. Okej, artyleria. Czy ja bym chciał ją ulepszyć? Zatrucie. Okej, pojawił się w ogóle nowy przeciwnik. Zatrucie, puśćmy tu zatrucie w tym momencie. Zatrzymajmy tego robocika tutaj. Pyk, polećmy sobie tak. Pyk, niech ona tu szybko, ładnie ich wyjaśni. A nie, to jeszcze nie jest nowy przeciwnik, tego widzieliśmy. Ale tutaj w pewnym momencie pojawi się nowy przeciwnik, o to możecie być spokojni. Dobra, będę chciał ulepszyć chyba tę artylerię. Tę artylerię. Przydałoby się też tu postawić baraki, które zatrzymywałyby przeciwników w zasięgu tej artylerii. To mi się wydaje, że nie wiem, że jest całkiem logiczne, że ma sens, więc tak sobie zrobimy. Okej, 210, a może jednak pod tę artylerię bym poszedł, sam nie wiem. Zatrujmy te robociki, które idą tu, bo robociki jednak są dosyć uciążliwymi jednostkami. Okej, tu sobie poradziliśmy. Okej, puśćmy tam. Ci chyba sobie poradzą, jak nie to ich jeszcze trochę ulepszę. Wow, bo tu jeszcze górnicy są, okej. To odpalmy firebole, wyczyśćmy to. I teraz w tym momencie, patrzcie, mogę ich przerzucić tu, żeby mi pomogli w tej defensywie, tak? No bo już jedna strona jest ogarnięta, to po co mam się też udzielać? Po co mam się udzielać na stronie, na której nic się nie dzieje, tak? Więc to trzeba właśnie w miarę całkiem szybko ogarniać tutaj, żeby to wszystko tak jako tako sobie przestawiać. Ale właśnie, no mówię, muszę sobie te klawisze pozmieniać, a zapomniałem znowu to zrobić. Weźmy, rzućmy tu truciznę. Warto też z tego korzystać, tak? Nie, że to przytrzymujecie nie wiadomo ile. Okej, kupmy tu to ulepszenie. Kupmy tutaj to ulepszenie. Okej, możemy przeskoczyć na kolejną falę, tak mi się wydaje, że bez większego problemu sobie poradzimy, super. A pamiętajcie, że no im szybciej przeskakujemy, tym więcej golda dostaniemy, tak? Okej. Dystansowo. Zróbmy tak. Od razu zatrujmy. Wykorzystajmy to, że jednostki się tam zatrzymały, co? Że przeciwnicy się tam zatrzymali i wykorzystajmy to po prostu do tego, wiecie, żeby obić... Żeby zatruć jak największą ilość przeciwników po prostu. Poprzez wykorzystanie tego faktu, że się tam zaklinowali. Zatrzymali bardziej. Okej, tych przestawię na razie tutaj. Okej, myślę, że możemy tu polecieć z fireballami. W tym momencie, czy ja chcę ulepszyć? Ulepszę maga akurat. No kurczę, tutaj ta ilościówka, to, że idzie tak dużo tych przeciwników, to też jest trochę uciążliwe. Dobra. Okej, no na razie jakoś sobie radzimy, to mnie zadowala bardzo. Nie straciliśmy w ogóle HP, no ale tak jak mówię, to wynika z tego, że już tę mapkę raz grałem.
Przegrałem w ostatniej rundzie, jakby to kogoś ciekawiło. No i dostałem obrażenia dużo wcześniej niż tutaj. Ale no po prostu już teraz mniej więcej o niej wiedziałem trochę więcej, nie? Mniej więcej o niej wiedziałem trochę więcej. To bez sensu zdanie. Okej. Tu został tylko jeden. Puszczam kolejną falę, bo chyba dam radę. Tak mi się wydaje, że raczej powinienem dać radę. Okej, dobra. Ta artyleria jest tutaj dosyć kluczowa. Poprzednio jak grałem... Okej, to jest nowy przeciwnik. On ma bardzo dużo życia. I z tego co się orientuję w tej rundzie i zadaje chyba obszarowy damage, area damage, tak. Miał tam coś takiego. Z tego co się orientuję, to tutaj raczej teraz ta runda pójdzie tak w miarę gładko. On jakby w tej rundzie się pojawił po raz pierwszy. Dlatego nie pojawia mi się tu wykrzyknik, dlatego że tak jak już wspomniałem, już raz z gościem miałem do czynienia. Jednak jest bardzo, bardzo mocną jednostką. Jest bardzo mocną jednostką. Tak sobie myślę, dobrze byłoby tu łucznika postawić, nie? Bo on ma... Łucznicy mają takie całkiem... Przede wszystkim są dosyć tani i mają całkiem fajne ulepszenie, które powoduje, że naznaczony cel otrzymuje większe obrażenia. I to jest dosyć istotna rzecz. Żeby naznaczony cel otrzymywał większe obrażenia. No i zobaczcie, niby jeden taki robocik, ale no trochę zachodu jest, nie? Żeby go zniszczyć. A jak już poleci ich kilka, to... Zaczyna się robić naprawdę nieprzyjemnie. Okej, dobra, puśćmy kolejną falę. Bardzo dużo golda dostałem. Okej, załatwmy to. Wow, mega fajnie działają te kilka pocisków. To naprawdę fajnie działa. Dobra, dużo latających jednostek. Nie będzie raczej problemu. Ją zostawię po tej stronie, ponieważ tutaj mam mniej jakby jednostek, które są w stanie poradzić sobie z takimi latającymi. Okej, tutaj raczej nie powinno być problemu po tej stronie. Zaraz też ulepszymy sobie magę jeszcze bardziej. Już też trochę ma zasięgu tutaj, chociaż to wiadomo, że na tym nie bym zbytnio nie polegał. Okej, no głównie jednostki latające widzę, spoko, będziemy się starali tutaj również ulepszyć tego archera. Okej, ale leci też ten... Dobra, widzę, że leci też ten opancerzony typek, to trzeba będzie zareagować. Tylko wtedy wiecie. Dobra, zróbmy może tak, przerzućmy ciebie tu, was tu, odpalmy w niego firebole. Okej, jakoś to poszło. Dobra. Jeden mi tam prysnął, nie? Jeden prysnął. No już ciężko ogarnąć, jak tyle leci. Jak tyle, wiecie, wszystko lecą i... Lecą i nie tylko, nie? Okej, mógłbym ich ulepszyć, bo w tym momencie ta strona jest trochę słabsza. Wezmę tę strzałkę, ona powoduje, że naznacza tych przeciwników i otrzymują większy damage. To jest coś ciekawego, coś co na pewno chciałbym tu mieć. Okej, ale idzie mi na pewno dobrze niż przy moim, wiecie, pierwszym podejściu tutaj na tej mapce. Ale to wydaje się w miarę oczywiste. Szkoda, że nie kupiłem sobie żadnych tutaj za te gemy, tych wzmocnień. Myślę, że one mogłyby mi całkiem spoko pomóc. Okej, będą szły robociki. No i zobaczcie, jednego już pokonałem, nie? Jednego już pokonałem. Patrzcie, w tym momencie gobliny i artyleria. To moja defensywa tutaj w tym momencie, w tym miejscu. I radzimy sobie, i o to chodzi, nie? I o to chodzi właśnie. Tutaj też kusi, żeby trochę poulepszać. Zrobimy tak, odpalimy sobie tak, pyk, puścimy tu truciznę, żeby trochę, wiecie, gładziej tu zaczęło wszystko lecieć. Was oczywiście przesuniemy tu, bo po tej stronie nic się nie dzieje, więc jakby będziecie pomocni bardziej tutaj. No, ale ta artyleria robi robotę. Ja jej w poprzedniej grze nie miałem, jak sobie grałem. I dlatego ten... W ogóle ten poprzedni film to... Bo sobie zapytacie się, dlaczego ja grałem mapę nową, której jeszcze nie grałem bez was. To miał być odcinek, ale no po prostu przegrałem i stwierdziłem, że ja wiem, że to na YouTubie czasem przegrane bardzo widzów potrafią sfrustrować i zdenerwować, dlatego stwierdziłem, że przejdę ją jeszcze raz, będę miał już jakąś wiedzę o mapie, to wiadomo, że będzie łatwiej. Okej, muszę ciągle, wiecie, ciągle się tu starać z tymi. Okej, chyba już będzie dobrze, tak mi się wydaje. Dużo golda, którego trzeba jakoś w miarę sensownie spożytkować. Idą tu roboty. Mogę mieć z nimi problem. Chociaż w sumie jak ulepszę odpowiednio maga, was również trzeba ulepszyć.
To myślę, że bez problemu. Bez problemu. Patrzcie, nie? Niby łucznicy słabo średnio radzą sobie z jednostkami z pancerzem, no ale jak oni, wiecie, jak ci łucznicy tutaj naznaczą, to już potem to naprawdę damage zadają konkretny. Tutaj możemy ulepszyć, bo to też będzie dosyć tanie, a wiadomo. Chociaż też te artylerie wypadałoby trochę ulepszyć. No, trochę rzeczy do zrobienia jest. Trochę rzeczy do zrobienia jest. To może poczekamy i ulepszymy artylerię. Chociaż no ta strona raczej dobrze się będzie trzymać. Okej. Okay. Odnawiają mi tam robociki. Dobra, i puszczamy tu truciznę. Tak i bez problemu w tym momencie. Już zatrute te jednostki. No, trucizna jest bardzo mocna tutaj. Nie ma co mówić, że nie. Okej, okay, ulepszmy artylerię, świetnie. Ona się przyda. Okej. Okay. Dobrze, bo wychodzi taka grupa przeciwników. To ja zrobię może... Dobra, nie będziemy pękali, lecimy z kolejną falą. Raczej sobie poradzimy. Mam taką nadzieję. Okej, okay, jakoś leci. Tu lecą roboty, tu leci ten z ostrzami. I w którą stronę pójdzie ten z ostrzami, nie? To jest takie w miarę ważne. Okej, okay, masa przeciwników widzę tu teraz leci. Po tej stronie. Okej, okay, przesuńmy was. Bohatera w tym momencie. Dobra, wrzućmy go ją tutaj. Niech zniszczy tych, co te robociki reperują. A tutaj mamy drugą linię obrony, nie najgorzej. Pyk. Okej, okay, walnijmy tam trucizną. Nie jestem pewien, czy ci, co naprawiają roboty. Okay, bardzo duża presja tutaj leci. Ulepszmy. Okej, okay, walnijmy tu szybko fireballe, bo będzie słabo. Dobra, ogarnęliśmy tę stronę jako tako. Tu leci ten kozak, ale jakoś widzę, że on krucho sobie radzi, jak ma do czynienia z łucznikami. To ciekawe. Teleportowanie przeciwników do tyłu to jest coś, co mnie jak najbardziej interesuje. Okej, okay, o, to też jest fajne. Że 25% armora, że kastuje taką runę, coś w tym stylu, tworzy runę, która powoduje, że przeciwnicy mają 25% armora mniej, jak się w niej znajdują. Nie jestem pewien, czy do końca coś takiego, ale to mniej więcej coś w tym stylu. Okej, okay, znowu bardzo mocna ilościówka. Dobra, poradzimy sobie raczej. To jest to, tu idą potężni przeciwnicy, jeśli chodzi o ilość punktów życia, a po tej stronie idzie ilościówka i muszę się skupić, wiecie, na obronie przed taką ilościówką. Dobra, muszę polecieć chyba tu. Okej, okay, ulepszmy szybciutko maga. Grunt to, żeby ulepszać. O, to powoduje, że oni mają większy damage. Czy otrzymują bonusowy damage, to jakby jak najbardziej, chcę ich tak ulepszyć. By mieli tego damage'a możliwie jak najwięcej. Okej. Okay. Dobra. Tu walimy truciznę, nawet nie ma co się zastanawiać. Walimy truciznę. Bohaterka. Na razie sobie, okej. Okay. Puśćmy ją szybko tu. Okej. Okay. Teraz wracamy nią tutaj, bo są jednostki latające i boję się, że coś mi ucieknie. Kupmy ulepszenie dla artylerii, skoro tu idzie taka ilościówka. No i wiecie, wyobraźcie sobie, co się działo, jak ja poprzednio tu nie miałem artylerii, nie? Przy takiej ilościówce, no... Ciężko było, ale i tak, mówię, piknąłem dopiero w ostatniej rundzie, więc nie najgorzej, ale... też nie ma się czym szczycić jakoś bardzo. Dobra, możemy postawić, tak, nawet ulepszone, tylko tak, zawsze to coś. Dobra, to mamy. Tu akurat mamy na razie bez większego problemu. Tu sobie walniemy truciznę. Chociaż w sumie trafiłem w trochę mało jednostek. Dobra, tu idą ci, co nienawidzą być zatrzymywani. Ale damy im jakoś radę, tak mi się wydaje. Też ważne jest, żeby przy tej bohaterce skupić się, żeby ona za dużo wręcz nie walczyła, nie? No tu się aż prosi, żeby odpalić fireballe w tym momencie. Żeby to, wiecie, pyk, odpalamy tak, pyk, z wami lecimy tu. Dobra, pomaga mi to cofanie przeciwników, bo już tam widzę. Okej.
A mamy to. Trzeba ogarnąć dwie strony naraz, dlatego ja też tak często nic nie mówię. Okej, powoduje sejsmiczną eksplozję, która zadaje damage obszarowy, area damage, więc to jest coś, o co nam chodzi. Poniekąd też. Dobra. Może zróbmy tak, blokujmy tę stronę. Tutaj postawmy na razie bohaterkę. Bo tutaj jest mocniejsza artyleria, więc wszystko powinno pójść w miarę gładko. A tutaj się trochę bardziej obawiam. Chociaż ci łucznicy też widzę, że dają radę. Ciekaw jestem, jak to instantly kill działa na tych takich, na przykład właśnie na te takie wielkie roboty. Rzućmy tam truciznę. To jest ciekawa sprawa. Jak to działa, nie? To jest w ogóle ostatnia runda. Dobra, trzeba się skupić. Pełne skupienie. Z tego, co się orientuję, to jest strasznie mocny rush po tej stronie, w tej ostatniej rundzie. Po lewej stronie, więc musimy się tak w miarę, wiecie, w miarę skupić w tym momencie na defensywie strony lewej. Przerzućmy tam może wszystko. Weźmy te orki z większym damage'em. I zaraz zabieramy się za sprzedawanie. Okej. Dobra, dawajcie, weźmy bohaterkę, żeby ona tam coś strzelała, nie? Dobra, bo jeszcze ci tu zostali. Okej, weźmy też im ulepszmy damage, niech walczą tam dzielnie. Pyk, atakujemy, tak, atakujemy jeszcze trucizną, no dzieje się dużo. Mocny ten. Pyk, sprzedajemy go. Sprzedajemy tu teraz wszystko, to jest ostatnia ta. Na maksa ulepszamy wszystkie wieże tu. Pyk, instant kill oczywiście. Pyk. Pyk. Co tu jest? Improving his damage. O, zwiększa ich życie i damage, spoko. Też fajnie. Ale daliśmy radę, super. I tylko jeden punkt życia straciliśmy. A mówię, poprzednio grałem, to przegrałem w tej rundzie. No ale to zawsze trzeba tak w miarę po prostu sobie ogarnąć jakąś mapkę. Dobra, moi drodzy, ja się bardzo cieszę, że się udało. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jedna mapka, ale tak jak wiecie, jakbym grał drugą, to już by się zrobił trochę długaśny ten odcinek. New Tower, Dark Knights. Wow. Co to jest, tego nie wiem. Ale przetestujemy sobie to na pewno w kolejnym już odcinku. Later, później ocenimy. Tymczasem, nasza bohaterka tu widzę levelowała. Ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Aha, jeszcze nie powiedziałem, w upgrade'ach zostawiłem sobie tę ścieżkę, bo tutaj jest takie całkiem fajne ulepszenie. Mistrzowie, architekci, które zwiększa damage, extra damage każdej wieżyczki. Więc dlatego zostawiłem sobie tak, jak poszedłem poprzednio. No stwierdziłem, że to będzie całkiem spoko. Dobrze, moi drodzy, to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć, w kolejnym materiale będziemy testowali tych Dark Knightów. Także no, trzymajcie się cieplutko, tak jak już mówiłem. Equip. No, zobaczymy, co tam się dzieje. Ciekawego. Pa, pa. Do następnego odcinka.